Z okazji jubileuszu 65-lecia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie gorąco pozdrawiam lekarzy, pielęgniarki, wszystkich pracowników oraz pacjentów z rodzinami. Ciepło myślę o wszystkich, którzy od początku istnienia Instytutu wspierali w walce z chorobą całe rodziny, a także o wszystkich tych, którzy dzisiaj niosą profesjonalną pomoc tak wielu osobom. Pracownikom Instytutu życzę satysfakcji i spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym. Niech za każde wsparcie, które otrzymują tutaj mali pacjenci, wraca do Państwa dobro, życzliwość i uśmiech. Niech każdy dzień pracy przynosi Państwu jak najwięcej zadowolenia. Życzę, aby dzięki Państwa zaangażowaniu Instytut Matki i Dziecka niezmiennie rozwijał się, budując swój prestiż i uznanie. Pacjentom, tym najmniejszym, którzy rozpoczynają tutaj swoje życie, i tym starszym, których do Instytutu Matki i Dziecka sprowadza choroba, życzę dużo sił i wytrwałości. Kochani, jak najszybciej wracajcie do zdrowia, do swoich domów i bliskich. Drodzy rodzice, życzę Wam odwagi i nadziei w walce o zdrowie Waszych dzieci. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam.